Najważniejsze wykonać telefon do mnie. To jest raz. Dwa, trzeba przede wszystkim znać swoją godzinę urodzenia. Najchętniej co do 5 minut, ale jeżeli nie posiadasz, trudno. Następną rzeczą, no, dzień po dniu potrzebuje miesiąc i rok. Po zebraniu tego wszystkiego jeszcze gdzie? I teraz te wszystkie dane to jeszcze za mało. Zastanów się, czego oczekujesz po mnie. Przygotuj pytania. Najpierw te pytania przeanalizuj. Ja najchętniej lubię takie pytania, które nie zadasz ty, tylko zada ktoś, po prostu inaczej, myśląc. Zapytaj się kogoś, jakie by pytanie zadał mnie, jako astrologowi, o tobie. Taka była kiedyś sytuacja, że robiłem kosmogram pewnej kobiecie i między nami biegało dziecko. I w pewnym momencie pytam się, niech pani zada jakieś pytanie, czekam na jakieś pytanie od pani. Ona mówi, nie, właściwie to już wszystko wiem, niemożliwe. A to dziecko podeszło i mówi, a mogę ja zadać? A ja mówię, proszę. Dlaczego kocham mamę? I to było chyba jedno z najtrudniejszych pytań, bo jeszcze godziny, żeśmy siedzieli i odpowiadałem na to pytanie. To dziecko, malutkie dziecko, zaledwie 2 czy 3 lata, po prostu dobrze mówiło. To był dla mnie największy egzamin. I to są pytania. To są te pytania, które są kluczowe. Dlaczego kocham mamę? Z punktu widzenia matki, z punktu widzenia jej kosmogramu, dziecka i dlaczego jest to zazębienie? Dlaczego matka kocha swoje dziecko? Takie proste. A jednak tak szalenie trudne. I to są pytania, które lubię. Jeszcze raz powtarzam, to najpiękniejsze.